Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przedstawię dzisiaj partię z Tata Steel Masters 2023. Caruana Fabiano kontra Magnus Carlsen. Bardzo ekscytująca partia, ciekawa. No, ci zawodnicy mają ze sobą już ogromną historię. Grali ze sobą w meczu o Mistrzostwo Świata. Caruana tam pokazał się z bardzo dobrej strony, niestety tego meczu nie wygrał. Magnus wygrał z Fabiano w dogrywce dopiero, ale Magnus sam twierdził, że Caruana jest najlepszym graczem, najlepszym szachistą w szachach klasycznych. Coś w tym jest, dlatego że gra niesamowicie solidnie. Oczywiście teraz widzimy ranking 2766 Caruany. No nie są to najwyższe loty tego zawodnika, dlatego że on się zawsze kręcił w okolicach 2800, więc widzimy tutaj mały spadek formy. Przejdźmy do rzeczy, do bardzo fajnej partii, pouczającej i już pokazuję, o co tutaj chodziło. E4, E5. Skoczek, skoczek, goniec, posunięcie A6, mamy partię hiszpańską na szachownicy. Goniec A4, skoczek F6 klasycznie, posunięcie roszada, goniec E7. Oczywiście tutaj pionka jak najbardziej można zbić na E4, nic się nie dzieje, tutaj jest normalny wariant na przykład po ruchu D4, ale w to nie wnikamy. Lecimy dalej, jak było w partii. Goniec E7, wieża E1, tutaj B5, goniec B3, roszada. W ogóle tak naprawdę warto pamiętać, że w hiszpance goniec białopolowy jest bardzo ważny, ale nie można go na razie zaatakować w takim sensie, że zagramy skoczkiem na A5 i będziemy chcieli go zbić, dlatego że tutaj stracimy pionka na E5, więc tutaj wszystko jest ładnie poukładane. Po roszadzie jest A4, B4 ze strony Magnusa, posunięcie A5, czyli walka pionków tutaj na skrzydle hetmańskim, blokady, posunięcie D6 na spokojnie. I C3. Caruana oczywiście tym ruchem raz, że podważa tego pionka, ale będzie chciał przygotowywać posunięcie D4, co jest naturalnym odruchem, naturalną rzeczą w hiszpance. Wieża B8. To wygląda fajnie. Oczywiście jakby tutaj białe zbiły teraz na B4, co się niektórym to może narzucać, no to nie wygląda to dobrze, bo tutaj zawsze odbijemy czy skoczkiem, czy wieżą i słabość na B2. W ogóle pozycja piękna czarnymi. Możemy ładnie sobie też wyprowadzić gońca na G4, próbować atakować potem skoczkiem na D4, czyli szukać i wykorzystywać słabości w obozie przeciwnika. Oczywiście tak się nie stanie, bo to są wielcy zawodnicy, wiedzą, o co chodzi. H3 ze strony Caruany, czyli ograniczenie gońca C8. H6 gra sobie Carlsen, D4. Nastąpiło bicie i wybił pionek i nastąpiło bicie w centrum. To są fajne i takie, myślę, że normalne układy, też pouczające. Co ciekawe, teraz zbił skoczek. No, bicie skoczkiem tutaj jest dobrym pomysłem białymi. Dlaczego nie można zbić pionkiem? Znaczy, można zbić pionkiem, ale jak odpowiedzieć czarnymi w tym układzie? Bardzo pouczająca partia, moi drodzy. Jeżeli w centrum tutaj, jeżeli centrum takie dosyć fajne sobie białe, no, białe te centrum sobie uzyskały, no to jeżeli mamy możliwość w tym wypadku czarnymi to podważyć, to nawet się nie wahajmy. I posunięcie D5 tutaj byłoby kapitalnym ruchem, dlatego że te centrum podważamy. No i na przykład po przepchaniu wskakujemy skoczkiem do środka, po wybiciu wybijamy. I czarne tutaj nie mają żadnych problemów w tej pozycji. Na pewno, nie? Wybił skoczek. Kulturalnie goniec D7. Zobaczcie, jaki podstawowy układ wyprowadzenia lekkich figur, ale już struktura jest zupełnie inna, więc to nie ma chyba aż tak ogromnego znaczenia. Znaczy, to jest oczywiście solidne czarnymi. Goniec F4, skoczek E5 do centrum oczywiście. No bicie nie wchodzi w grę białymi, absolutnie. Czarne tego pragną, że tak powiem, para gońców by została. Skoczek A3, wyprowadzenie kolejnej figury. No i teraz wieża E8. Na spokojnie tutaj Magnus wstawia, cały czas poprawia swoje figury. Goniec G3. Prawdopodobnie będzie szykowane F4 i trzeba być na to przygotowanym niestety, bo trzeba się liczyć z tym, że jak będzie ruch F4, to potem wjedzie ruch E5 do centrum. No i mogą być problemy. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Tutaj Magnus wszystko przeliczył. Gra goniec F8, F4, skoczek C6, moi drodzy, i E5 nastąpiło. No właśnie, ruch E5, no, jakby to powiedzieć, najlepszy nie jest, ale trzeba wiedzieć dlaczego. I tutaj oczywiście możemy się sugerować silnikiem i tak dalej,
ale dobre przeliczenie wariantu to jest wielka sztuka. Magnus Carlsen tutaj się popisuje kapitalnym przeliczeniem wariantu. Co ciekawe, Fabiano nie do końca chyba sobie zdawał sprawę, co się dzieje. Po wybiciu na E5, teraz czarne oczywiście nie muszą uciekać skoczkiem. Nie ma takiego obowiązku. Oczywiście odejście skoczkiem wiązałoby się z katastrofą niemalże, dlatego że i czasem jest E6, hetman F3, tutaj są niebezpieczne rzeczy, jakieś poświęcenie na F7 i tak dalej. Na taktykę trzeba uważać. Jednak jest odpowiedź bardzo dobra. Skoczek D4. Oczywiście to nie jest jeszcze jakiś tam kapitalny ruch ze strony czarnych, tylko kwestia co dalej się stanie, bo ta wymiana jest wtrącona. Poszło bicie tutaj pionkiem. Oczywiście hetmanem zbić nie wolno, bo tutaj też widzimy, że goniec jest pod biciem. I teraz, moi drodzy, Magnus zagrywa bardzo dobre posunięcie, nieoczywiste, ale też, jakby to powiedzieć, nie aż takie trudne, jeżeli chodzi o ten poziom. Odejście skoczkiem wiązałoby się z przyznaniem się do winy, że jednak tutaj białe zajęły centrum i coś tam czarne nie doliczyły i się nie postawiły tak jak trzeba. Okazuje się, że tak nie jest i tutaj Magnus gra goniec C6. Wspaniały ruch. I o co tutaj chodzi? Weźmy szybko pod lupę, co się stanie, jak będzie bicie skoczka, bo to się może narzucać. Oczywiście tu się nic nie dzieje, moi drodzy, dlatego że wybijamy i teraz, jak będzie wybicie hetmanem, to po prostu wieża bije na B3. I absolutnie czarne są tutaj świetne. To jest kompletnie wygrana pozycja czarnych. Zwróćmy uwagę, jest atak, królowi nic nie grozi, bo zawsze goniec wybija, więc wszystko działa. Jeżeli będzie bicie gońcem, to również na B3 zbijamy tego gońca i na końcu po odejściu króla po prostu zbijamy wieżę z wygraną pozycją kompletnie. Białe figury są zdekoordynowane. Czarne mają parę gońców i mają wszystko w tej grze. Więc jak poszło? Goniec zagrał na C2 w tej sytuacji. No i znowu nie trzeba tym skoczkiem od razu odchodzić. Jest wtrącony hetman D5. No zobaczcie, ten układ sam świadczy o sobie, że białe pozwoliły na coś takiego. To nie może tutaj się to dobrze skończyć i nie może być dobrze tutaj dla białych. Absolutnie. Jak gra Caruana? Wieża E2, no oczywiście broni na G2. No i teraz kolejne przepiękne zagranie Carlsena, który wie, o co w szachach chodzi, moi drodzy. To się pięknie ogląda i potem jeszcze lepiej analizuje, bym powiedział. Tutaj jak odejdzie skoczek gdziekolwiek, to wjeżdża goniec i problemy białych znikają momentalnie. Ale jest posunięcie wieża B4. Piękny ruch. Znowu bazujemy na taktyce. Oczywiście nie można zbić skoczka z prostego powodu. Wieża E2, hetman, zbicie i znowu odbijamy wieżę z przewagą materialną. No więc w tym wypadku król zagrał na H2. Wieża wtrąciła bicie na D4, czyli już pionek więcej i cały czas czarne naciskają w tej pozycji. Hetman B1 i skoczek wleciał tutaj na E4 bez problemu. Zobaczcie, tutaj wieża broni z gońcem, z hetmanem, więc taktycznie się wszystko zgadza. Co ciekawe, teraz czarne też mogły zagrać równie dobrze, że tak powiem, pewnie z tym samym skutkiem. Wieża D2 jest ruchem ciekawym, dlatego że chcemy wymienić obrońcę punktu G2, no i po wymianie grozimy matem. Więc hetman musiałby pewnie wrócić, bronić. No i tutaj wystarczy na przykład skoczek H5 zagrać i pozycja jest kompletnie wygrana czarnymi, absolutnie bez dwóch zdań. Lecz Magnus poszedł na proste rzeczy. No im prościej, tym chyba lepiej, jeżeli już wiemy, że mamy super pozycję. Bicie, 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 bicie. Wszystko do końca zostało wymienione. Bardzo łatwa rzecz. Skoczek wleciał na C4. Wieża B8, wolna linia, wieża C1, no i tutaj wieża B5, czyli w końcówce, jak widać, cały czas Magnus nie zwalnia tempa i maksymalnie swoje figury ustawia, żeby one były mega aktywne. Nastąpiło E6, ale to jest taki zabieg kosmetyczny, wybicie tego pionka, wieża C5. I tutaj goniec zagrał na F4, goniec D5. W tym momencie Caruana poddał partię, tak po prostu. Dlaczego? Straty materialne są nieuniknione, zobaczcie, że tutaj skoczkiem trzeba odejść. Powiedzmy tutaj, no obojętnie, wymieniamy, gramy goniec B4 i w następnym ruchu zbijamy kolejnego pionka. Dwa pionki więcej, para gońców.
No, chyba tutaj nie trzeba komentarza, że Magnus bez problemu by sobie poradził. Powiem szczerze, piękna partia, ale też wykorzystanie przede wszystkim błędu Caruany, nie tak oczywistego oczywiście. No cóż, dziękuję Wam za uwagę. Dzisiaj krótka analiza. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.